Sądząc po waszych imieniach, wy się chyba nie cieszycie, że mnie widzicie. Ale dobra, przed chwilą śpiewaliśmy pieśń, wychwalajmy Pana, radujmy się. Więc teraz chciałbym was poprosić o jedną rzecz. Spójrz w lewo, spójrz w prawo i powiedz swojemu bratu, swojemu siostrze, dobrze, że jesteś. Cieszę się, że cię widzę. Chwała Panu za ciebie. Możecie się wyściskać, dać sobie rękę na powitanie. Wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy siostrami w Chrystusie Jezusie umiłowani. Kochani, dotknęła mnie bardzo dzisiejsza pieśń, którą słyszeliśmy, również kazanie, które też słyszeliśmy. I chciałbym niejako do tego wszystkiego nawiązać w tym swoim świadectwie, swojego spotkania z Bogiem. Bo wierzę, że każdy z nas, jak tutaj siedzimy, jakieś świadectwo swojego życia ma. I to jest nasze pierwsze narzędzie ewangelizacji. Jeżeli nie wiesz, co powiedzieć komuś o Bogu, to opowiedz o swoim spotkaniu z Nim, o swoim doświadczeniu wysłuchanej modlitwy, doświadczeniu Jego miłości. I wiecie, śpiewaliśmy taką pieśń, że Jezus jest naszym Panem, że On nas kocha. I do tych dwóch rzeczy chciałbym nawiązać w całej tej historii. Ja jestem osobą, która bardzo wcześnie zetknęła się z różnymi formami grzechu, uzależnień. Zaczęło się od pornografii w wieku przedszkolnym, później w wieku podstawówki, w wieku 11 lat. Pierwszy raz piłem alkohol, wódkę. Kiedy miałem 12 lat, pierwszy raz zapaliłem marihuanę. I to były takie rzeczy, które bardzo długo mi towarzyszyły w moim życiu. Mnie jako człowiekowi. Bardzo się do nich przyzwyczaiłem, przywiązałem i one stały się dla mnie taką górą, o której słyszeliśmy, której nie byłem w stanie sprostać samemu o własnych siłach. To było coś nie do przeskoczenia dla mnie przez wiele, wiele lat. Dlaczego? Dlatego, że tak bardzo tą górę kochałem. Ja tak naprawdę nie chciałem tej góry przeskakiwać. Moje grzechy, moje uzależnienia stały się moimi bogami, które kierowały moim życiem. Mój grzech był moim Panem w tamtych czasach. To Jemu służyłem, nie Bogu. I wiecie, ja jako dziecko chodziłem do kościoła, moja mama mnie posyłała do kościoła. No i do pewnego momentu nawet przychodziłem do tego kościoła, wchodziłem, słuchałem uważnie, bo później mama mnie w domu pytała, o czym słyszałeś na mszy. No to jak byłem w kościele, to jej mówiłem, o czym słyszałem na mszy, ale w końcu, gdzieś tam pod koniec tej podstawówki już, zaczął się taki czas, że nie chodziłem już do kościoła, chodziłem pod kościół. Stałem pod kościołem, gdzieś lewym uchem chciałem usłyszeć, co tam było w Ewangelii, żeby móc co powiedzieć mamie, żeby mieć co powiedzieć mamie. I ta moja wiara robiła się taka w stylu, jestem wierzący, ale nie praktykujący. Moje drogi z kościołem ostatecznie rozeszły się po wierzbowaniu. Nie powiem, żebym też chodził po podpisy czy tam karteczki osobiście. Często kogoś wysyłałem, żeby za mnie wrzucił karteczkę, że byłem. Oszukiwałem w tym. Byłem takim urodzonym kłamcą i manipulatorem. Od samego początku. Zawsze lubiłem kombinować w swoim życiu. I wiecie, ja tam nie widziałem w tym nic złego tak naprawdę. Powierzchownie nie widziałem w tym nic złego. Dopiero gdzieś tam w sercu, w chwilach samotności wiedziałem, że jestem bardzo, bardzo grzesznym człowiekiem. Światu zewnętrznemu nigdy bym się do tego nie przyznał. Dlatego, że zgrywałem chojraka, zgrywałem bohatera, że jestem taki wielki Superman, że ja nie potrzebuję żadnych spowiedzi, żadnych mszy, nabożeństw, uwielbienia, czegoś takiego. Ja tego nie potrzebuję. Ja jestem wierzący po swojemu. Przez wiele lat to trwało. I wiecie, jako osoba byłem mocno poraniona też, dlatego że w podstawówce bardzo mocno w pewnym momencie przytyłem. I byłem, wiecie, takim grubaskiem. Najniższym jeszcze w dodatku
w szkole, pamiętam, w pierwszej gimnazjum miałem 1,47 m, nie było niższej osoby ode mnie. I byłem grubiutki, nieporadny i moi rówieśnicy bardzo skrzętnie tego używali, żeby sobie na mnie poużywać, żeby mnie, wiecie, powyzywać, zbić, żeby wytknąć mi, że jestem taki i owaki. To wszystko gromadziło się we mnie przez lata. Raniło moje serce, ale ja nie przyznawałem się przed samym sobą, że to się działo. Później poszedłem do liceum i pewnego dnia stwierdziłem, że czas w sobie coś zmienić, dlatego że patrzyłem w lustro i mówiłem: nikt cię nie pokocha. Jesteś brzydki, jesteś gruby, nikt cię nie pokocha. Nigdy nie znajdziesz sobie żony. Tak sobie mówiłem. Nienawidziłem samego siebie, tego jak wyglądam. Bo jedyne, na czym się skupiałem, to właśnie zewnętrzne czynniki. I w liceum pewnego dnia poszedłem na basen i tak chodziłem przez pół roku codziennie. I przestałem być gruby. Myślałem, że mi to da szczęście. Myślałem, że będę spełniony, bo będę przystojny. I wiecie, stwierdziłem, no teraz jestem przystojny. Więc teraz świat ma mi lec do stóp i mam go zdobyć. Ale tak się nie stało. Niby byłem przystojny, ale wciąż szukałem. Wciąż moje serce było puste. Wciąż mi czegoś brakowało. I szedłem dalej przez życie. Przyszły studia. Jeszcze więcej alkoholu. Jeszcze więcej narkotyków. Inne narkotyki, nowe. Wiecie, miałem tak wbite do swojego serca, że jest coś więcej w tym życiu. Że naprawdę da się doświadczyć czegoś, co będzie duchowe. Czegoś, co mnie przemieni. Czegoś, co nada sens i kierunek mojemu życiu. I tego szukałem w narkotykach. Tego szukałem w alkoholu. Myślałem, że to będzie mi nadawało sens. Że kolejna impreza, niesamowite przeżycia, które tam doświadczę, one zmienią moje serce i one dadzą mi satysfakcję. I chodziłem tak od imprezy do imprezy i zacząłem widzieć, że to nie daje mi sensu, że to nie daje mi satysfakcji. Zacząłem widzieć, że ten pan, którego mam, który się nazywa grzechem, on sprowadza mnie w coraz ciemniejsze miejsce. W tamtym czasie, to już był czas po studiach, w trakcie w sumie trzeciego roku, więc prawie już po studiach licencjackich, zacząłem się zastanawiać, zacząłem obserwować wszystkich wokół, patrzeć na ich życie, na to, co robią. Ja zawsze myślałem, że jeżeli znajdę jakąś pasję, którą będę realizował, to ona nada mi sens. I szukałem, parałem się naprawdę wieloma rzeczami w swoim życiu. Śpiewałem w zespole, takim rockowym trochę, jak Lux Torpeda, o której słyszeliśmy na ogłoszeniach. Polecam, do Ostrołęki się wybrać. Byłem trenerem personalnym, trenowałem sporty walki, trenowałem na siłowni, na basenie, zrobiłem jakieś tam kursy na ratownika i tak dalej. Wiecie, mnóstwo różnych rzeczy robiłem w swoim życiu. I zawsze w końcu mi się odechciewało. Zawsze w końcu to przestało mieć dla mnie smak. I zacząłem patrzeć na innych i widziałem, że oni robią i oni się cieszą. Przynajmniej na swoich profilach społecznościowych, na Facebooku, na tych Instagramach, na tym wszystkim. Oni wrzucali zdjęcia, uśmiechnięci, tu znowu, tutaj pojechał tam, do Ameryki Południowej, tu do Ameryki Północnej, tutaj do Australii. Mówię: Boże, jacy ci ludzie są szczęśliwi, uśmiechnięci na tych zdjęciach. Opowiadają o tym, co robią. I to jest takie wspaniałe. I chciałem tak samo. Chciałem znaleźć coś, co nada mojemu życiu taki smak, jak myślałem, że to życie tego każdego człowieka, na którego patrzyłem, miało. Jednak nie mogłem tego znaleźć. Nie mogłem tego znaleźć. Nasłuchałem się różnych rzeczy ze świata, że nigdy nie znajdę szczęścia, że nigdy nie znajdę osoby, która mnie pokocha. Takie miałem marzenie, żeby znaleźć kobietę, która mnie pokocha, z którą stworzę wspaniały związek. To było moje marzenie od najmłodszych lat. Jednak nigdy mi się nie udawało. Zawsze, kiedy przychodził moment zaangażowania emocjonalnego, to ja uciekałem, bo ja się bałem swoich emocji.
Nigdy ich nie identyfikowałem. Bałem się przyznać przed samym sobą, że potrafię czuć coś takiego jak troska, jak miłość, jak uczucie do drugiej osoby. Bałem się zabiegać o kogokolwiek. Stałem się twardy i zimny. Do każdego, nawet do przyjaciół. Bardzo dużo używałem wulgaryzmów. Przeklinałem każdego, kogo znałem. Ludzie się przyzwyczaili już do tego, mówili, że jak kogoś ciągle przeklinam, to znaczy, że go naprawdę lubię. Kupili takie kłamstwo. A ja po prostu nienawidziłem siebie i nienawidziłem jednocześnie całego świata i wszystkich ludzi. I to sprawiało, że zaczynałem myśleć o tym, żeby siebie samego zabić, żeby skończyć swoje życie. I wiecie, możecie się zastanawiać, po co to mówię. Chcę, żebyście zobaczyli, jak w wielkiej ciemności siedziałem. W wielkiej ciemności siedziałem, bezczynny. I był taki człowiek, który gdzieś tam od czasów liceum, jak mnie spotkał, to mi opowiadał o Jezusie. Opowiadał mi o Bogu, który jest dobry, który kocha. Wiecie, my to słyszymy ciągle, myślę. Jezus cię kocha, Bóg cię kocha. I to dla wielu z nas może być już taki wytarty slogan, który po prostu słyszymy. No tak, no tam ten powiedział tak, no że Bóg mnie kocha, no i co? A wiecie, wyobraźcie sobie, co wy robicie osobom, które kochacie. Które naprawdę kochacie. Kochacie im sprawiać radość. Pragniecie, żeby wszystko było w ich życiu okej. Często na pewno się modlicie za takie osoby, które są blisko, które kochacie. Wyświadczacie im dobro. I to nie zostaje jedynie na poziomie słów, że ty mówisz, kocham cię. Ty dbasz o tą osobę. Może o żonę, o męża, o siostrę, o brata, o mamę, o tatę. Jeżeli kochasz, to dbasz. Robisz to w praktyczny sposób. Poprzez swoje czyny. Tak się wyraża miłość. I wiecie, Bóg, On wyraża miłość tak samo. Poprzez czyny. On się udziela nam w sposób praktyczny. Możemy tego doświadczać każdego dnia. Wiecie, zawsze kiedy w moim sercu rodzi się jakakolwiek wątpliwość, czy Bóg mnie kocha, to On wyświadcza mi dobro. List do Rzymian mówi o tym, że Jego dobroć prowadzi nas do nawrócenia. I wiecie, ja mam doskonałą świadomość, że jestem grzesznikiem. Nawet dzisiaj byłem u spowiedzi przed tym, jak do was przyjechałem, żeby wyznać moje grzechy. I to jest niesamowite, że pomimo, że każdy z nas jest grzesznikiem, Bóg chce nam wyświadczać dobro. Że On chce nam pokazywać, że nas kocha. I wiecie, ja o tym nie wiedziałem kiedyś. Kiedyś dla mnie Bóg był takim złym panem. Pamiętacie, co to jest pańszczyzna? Często, kiedy słyszymy takie słowo, to od razu nam się pokazuje taki człowiek z batem w ręku, który idzie na pole i trzaska tym batem po plecach swoich robotników, żeby tylko zrobili więcej, więcej i więcej. Taki zły pan. Ja tak właśnie widziałem mojego Boga. Tego Boga, o którym słyszałem z różnych źródeł. Właśnie tak postrzegałem. Jako kogoś, kto jest zły. Jako kogoś, kto tylko stoi z batem, żeby mnie trzasnąć po plecach, kiedy ja robię źle. I wiecie, o tym wam jeszcze nie mówiłem, ale ja każdego dnia pośród moich uzależnień, pośród tych gór, które stały pomiędzy mną a Bogiem, każdego dnia modliłem się. Każdego dnia zmawiałem Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boże, a później swoją formułkę, którą sam wymyśliłem. Panie Boże, przepraszam Cię za dzisiejsze grzechy. Proszę Cię o wybaczenie. I prosiłem Go po kolei o różne rzeczy w moim życiu. Tak postrzegałem Boga jako tego, który ciągle się na mnie gniewa, którego codziennie muszę przepraszać za wszystko. I miałem za co przepraszać. Ale też czemu to robiłem? Bo traktowałem to jako handel. Wiedziałem, że Bóg jest. Słyszałem o Bogu. Wiedziałem, że On jest, ale myślałem, że jest daleko. Że On za bardzo się nie interesuje mną. Nie interesuje się moim życiem.
I prosiłem Go o te wszystkie materialne rzeczy, których potrzebuję na co dzień. I na tym moja relacja z Bogiem się kończyła. I ten człowiek, o którym wam mówiłem, ten człowiek, który opowiadał mi o Jezusie, który jest dobry, który się mną interesuje, który zna mnie po imieniu, który znał mnie zanim ktokolwiek mnie jeszcze poznał, ten człowiek przez długie lata kruszył mury mojego serca tymi słowami. Ciągle pisał, dzwonił, mówi, chodź się spotkamy, opowiadał o Bogu. Młody chłopak w moim wieku opowiadał o Bogu, który przemienił jego życie, który przyszedł do niego z doświadczeniem miłości. Tej doskonałej miłości, która usuwa wszelki lęk, wszelki strach. Ale wiecie, ja się długie lata opierałem. Mówiłem, ty mi mówisz o tym Bogu swoim, ale ja nie wyobrażam sobie życia bez palenia gibonu, marihuany, bez imprezki co tydzień. W taki sposób się relaksuję. Bez pornografii. Jak ja mam żyć bez pornografii? Przecież tyle lat już z tym żyję. Nie wyobrażam sobie życia bez tego. Ja mu to mówiłem. A on ciągle. Bóg jest dobry. Bóg Ciebie kocha. Powtarzał to i powtarzał. I dzwonił i pisał. I wiecie, przyszedł taki czas w moim życiu, kiedy stwierdziłem, że faktycznie, no, spróbowałem już tak wielu rzeczy. Spróbowałem już wszystkiego w zasadzie. Co ten świat ma do zaoferowania? I mówię, musi być coś więcej. I stwierdziłem, dobra, to ja od dzisiaj tak mocno spinam się w sobie i od dzisiaj nie grzeszę już. Jak nie będę grzeszył, to Bóg na pewno mnie przyjmie. Na pewno spojrzy na mnie łaskawym okiem. Tak sobie pomyślałem. I wiecie, przyszedłem do kolegów i mówię im, słuchajcie, ja od dzisiaj już nie piję, nie palę, nie używam wulgaryzmów, nie robię tych wszystkich rzeczy, bo chcę żyć z Bogiem. I wiecie, oni mnie wyśmiali. Jeden z nich powiedział, he, a byłeś u spowiedzi? A ja mówię, nie, po co mi spowiedź? Po co mi Kościół? Ja nie potrzebuję Kościoła. Pokazałem mu swoją Biblię Tysiąclecia, którą miałem i mówię, będę czytał i to mi wystarczy. I wiecie, po dwóch dniach, jeszcze na tym samym wyjeździe, na którym byłem z kolegami, mówię, wiecie co panowie, jak tak delikatnie się napiję, delikatnie sobie zapalę, to się nic nie stanie, to nie będzie taki wielki grzech, dobra? I oni jeszcze bardziej się ze mnie nabijali, bo byłem hipokrytą, totalnym hipokrytą w ich oczach. I po kilku miesiącach kolejnych, gdzie wszystko wróciło ze zdwojoną albo z siedmiokrotną siłą, po 10 miesiącach siedziałem pewnego dnia po imprezie na kacu, przy biurku, w pracy. I wiecie, całe życie myślałem, że naprawdę muszę być doskonały, żeby Bóg w ogóle popatrzył na mnie. Żeby w ogóle zechciał ze mną porozmawiać. Żeby zechciał do mnie przyjść. A w tym momencie tam, jak siedziałem w tej pracy, Duch Święty przyszedł i pokazał mi, jak bardzo mnie kocha. Jak bardzo Bóg, Ojciec mnie kocha. I ta pustka, którą w sobie miałem, którą próbowałem wypełnić tymi wszystkimi narkotykami, uzależnieniami, tym uciekaniem w różne światowe rzeczy, ta pustka została nagle wypełniona. Poczułem miłość. W sposób emocjonalny, ale też w sposób głębszy. Poczułem, że jest ktoś, kto mnie tak kocha, że posłał swojego jedynego syna, aby on odkupił mnie z rąk kata. Aby zapłacił mój dług. I wiecie, tak jak całe życie szczyciłem się tym, że moje oczy nie uroniły żadnej łzy, odkąd przestałem być młokosem, tak w tym momencie, kiedy ta miłość przyszła, kiedy poczułem tą miłość, ona mnie złamała. Zacząłem płakać przy tym biurku. I pośród tego też
Bóg powiedział do mnie, że znaczy najpierw to zobaczyłem, wszystkie moje grzechy, wszystkie te momenty, kiedy raniłem siebie, kiedy raniłem innych, zobaczyłem to, jak wiecie, film, klatka po klatce, różne sceny z mojego życia i usłyszałem głos w sercu: nie do tego Cię powołałem, stworzyłem Cię do czegoś innego, nie do grzechu. I uciekłem do toalety i tam płakałem, płakałem, przepraszałem Boga za to wszystko. I wiecie, co On mi powiedział? Powtórzył za moim kolegą w sumie, tym wtedy. Powiedział: idź do spowiedzi, wyznaj to wszystko. I kiedy już trochę ochłonąłem, kiedy już przestałem tak bardzo wyć w tej toalecie, to wyszedłem z niej, skończyłem pracę, wyszedłem z biura, pojechałem do domu, do Skierniewic autobusem, oczywiście korek na autostradzie, jak żeby inaczej. Przychodzę na ostatnią mszę w tygodniu do kościoła w Skierniewicach, do mojej parafii na Widoku, gdzie mieszkałem wtedy. Wchodzę do niej i myślę sobie, zaraz tutaj wybiegnie ksiądz, powie: Krzysiu, chwała Panu, czekałem na Ciebie. Oczekiwałem, że ktoś mnie przywita, że coś takiego się stanie cudownego, ale wszedłem, większość ławek była pusta, to była Eucharystia w tygodniu. No i usiadłem. I zacząłem sobie tłumaczyć. Słuchaj, może Ci się wydawało. Może to, może tamto, może... Dobra, poczekaj, wyluzuj się. W niedzielę przyjdziesz, się wyspowiadasz. Naprawdę ta spowiedź nie ucieknie. Jednak w głębi duszy wiedziałem, że jeżeli nie wyspowiadam się tu i teraz, w tym momencie, to faktycznie ona ucieknie. Ja już nie będę chciał do niej przyjść. Że to musi być dziś. I wiecie, tak zacząłem się gorączkowo zastanawiać. I po kilku sekundach patrzę, znaczy w zasadzie to czuję, bo siedziałem na ławce, poczułem, że ktoś na tej ławce siada. Odwracam się, patrzę, a to jest ten człowiek, który głosił mi o Jezusie. To jest Marcin, lider naszej wspólnoty. To on mi głosił o dobrej nowinie. I wiecie, ja tak spojrzałem na niego, a on usiadł, nawet mnie nie zauważył, wziął coś od pewnej pani i wyszedł. Ja tak wybiegłem za nim, ledwo go dogoniłem i mówię: chłopie, już poza kościołem, mówię, chciałem się wyspowiadać, ale nie ma księdza w konfesjonale. A on mówi: no to idź na zakrystię. I wiecie, ja bym w życiu nie poszedł na zakrystię, żeby poprosić o spowiedź, ale te słowa, te proste słowa, idź na zakrystię, sprawiły, że miałem ku temu odwagę. Zresztą, jaka była szansa na to, że człowiek, który studiuje w Warszawie, nagle wejdzie tuż po mnie do kościoła, usiądzie w tej samej ławce i wyjdzie. Jaka była na to szansa? Widziałem to jako ewidentny znak od Boga, że mam dzisiaj tą spowiedź odbyć. No i poszedłem na zakrystię i mówię księdzu, że chcę, żeby mnie wyspowiadał. On tak na mnie popatrzył zaskoczony. Wtedy jeszcze nie miałem brody. To było już kilka lat temu, więc wyglądałem bardzo młodo. I wiecie, on tak popatrzył na mnie zaskoczony i mówi: no dobra, dobra, proszę Pana, ale 10 minut Pan poczeka. Ja mówię: okej. Wyszedłem, usiadłem w ławeczce i mówię: dobra, mam 10 minut. Uciekać czy zostawać? I tak zacząłem się zastanawiać. Uciec czy zostać? Uciec czy zostać? Ale zostałem. I po 2 minutach ten ksiądz wyszedł. Dosłownie dla mnie to była chwila. Może doświadczyłem skrócenia czasu, nie wiem, ale to była chwilunia. I on wychodzi i mówi: no to chodźmy do konfesjonału. Idziemy do konfesjonału, a on mówi tak w połowie drogi: ja już się cieszyłem, że to będzie z konfesjonał, że nie będzie mnie widział, kiedy będę się mazał. A on mówi: wie Pan co, usiądźmy sobie tutaj w ławeczce. No i poszliśmy, usiedliśmy w tej ławeczce. Ja mówię: Boże, On będzie mnie widział. On będzie widział moją twarz, jak ja będę to wszystko mówił. I wiecie, tą formułę, którą pamiętałem, powiedziałem i zaczynam wyznawać moje grzechy. Wszystko, co było, po kolei. Cały ten syf wylałem. I po tym, jak skończyłem wyznawać ostatni grzech,
wybuchnąłem płaczem. Zacząłem płakać, ale to nie tak w stylu, wiecie, że łezka mi poleciała. Wyłem, po prostu wyłem. Nie byłem w stanie się opanować. No i jak już po jakimś czasie się opanowałem, to ksiądz zadał mi pytanie. Najpierw, czy myślałem o tym, co by się stało, gdybym po środku tego strasznego grzechu nagle zakończył życie. Ja oczywiście się nie zastanawiałem nad tym. Bardziej to ja chciałem je zakończyć. Ale też zadał mi drugie pytanie, które brzmiało: czy ta spowiedź jest po to, żebyś poczuł się lepiej na chwilę, czy po to, żebyś zmienił swoje życie? Ja wiedziałem, że ta spowiedź jest po to, żebym zmienił swoje życie na stałe. I wiecie, w tamtym dniu zostałem uwolniony z tych nałogów. Z narkotyków, z alkoholu. Bóg zmienił mój język. Przestałem używać wulgaryzmów. Nawet jak gdzieś tam się trzasnę w nocy w mały paluszek przechodząc, to z moich ust nie, pierwsze co nie leci, to nie K, tylko chwała Ci, Panie, za wszystko. I wiecie, zacząłem chodzić na te spotkania naszej wspólnoty, wszedłem do wspólnoty i chwała Bogu za to, że podjąłem tą decyzję. Chwała Bogu za to, że w każdej trudności ja się opierałem tym trudnościom i szedłem na spotkanie. Bo wiecie, wymówek ku temu, żeby nie iść na spotkanie wspólnoty, miałem 1000. Zawsze coś się działo. A to pociąg się spóźnił, a to byłem zmęczony, a to mi się nie chciało, a to mnie katar łapał, a to gardło bolało. No mnóstwo tych wymówek było, ale ja mówię nie. Ja będę chodził na te spotkania. Przez pierwsze kilka miesięcy to jedyne co robiłem, to przychodziłem, klęczałem i płakałem. Bo Bóg uwolnił mnie z takiego dna, z takiego dołu zagłady. I dziękowałem Mu za to niesamowicie. I wiecie, On od razu pokazał mi, że te spotkania są ważne. Że nie mogę być w tym wszystkim sam. I Jemu chwała za to, bo miałem wokół ludzi, którzy mi pomogli, kiedy miałem moment zwątpienia, kiedy miałem moment jakiegoś upadku. To oni byli tymi, którzy przychodzili, podawali mi rękę i mnie z tego wyciągali. Bóg przez nich działał. I w kontekście tego, co tutaj słyszeliśmy, zachęcam was. Jeżeli przechodzicie tą drogę z Panem, trochę osamotnieni, nie macie nikogo, z kim moglibyście tak naprawdę porozmawiać o Jezusie, to wstąpcie do tej wspólnoty, która we wtorek o 19 ma spotkanie. To jest ogromna moc. Bóg stworzył taki system, że żyjemy z kimś, że żyjemy z ludźmi po to, żebyśmy to robili. Żebyśmy byli razem. Żebyśmy wzajemnie mogli sobie nawzajem brzemiona nosić. I od tego jest wspólnota. I wiecie, kolejny fragment, który też pokazał, to wielka moc sakramentów. Zobaczcie, sam nie mogłem sobie poradzić z tą górą, która była w moim życiu. Poszedłem do spowiedzi i Bóg poradził sobie z tą górą za mnie. Zacząłem chodzić na mszę świętą, która wcześniej dla mnie była jakimś rytuałem, czymś nieatrakcyjnym, nudnym, bez życia. A nagle, kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, kiedy zacząłem czytać Ewangelię, listy apostolskie, kiedy zacząłem czytać Stary Testament, to wszystko, co się dzieje na mszy świętej, nagle zaczynało nabierać dla mnie sensu. I nie wyobrażam sobie, żeby pójść w niedzielę do kościoła i nie przyjąć Pana Jezusa. Żeby nie przyjąć Jego ciała, Jego krwi. Właśnie po to idziemy do kościoła. Żeby móc się z Nim zjednoczyć. Żeby On sam w nas zamieszkał i nas wspomagał. Wzmacniał siłę naszego wewnętrznego człowieka. I wiecie, zacząłem ten wywód od tego, że Jezus jest Panem, że Jezus nas kocha. Myślę, że temat Jego miłości już sobie omówiliśmy. To jest praktyczny sposób kochania. On daje nam różne rzeczy każdego dnia, różne znaki, które nas utwierdzają w przekonaniu, że ta droga, którą idziemy, jest odpowiednia. On uzdrawia nasze serca, nasze poranione serca, tak jak moje uzdrowił. Uzdrawia nasze ciała.
które tak samo jak kiedy chodził, kiedy głosił z mocą, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, to on pokazywał swoją miłość. Niejednokrotnie jest napisane w Ewangelii, że spojrzał na tłumy, ulitował się nad nimi, uzdrowił chorych, wypędził złe duchy, bo on nas kocha. I to jest rzeczywiste. To jest coś, co w rzeczywistości naprawdę jest widzialne. I wiecie, kiedy myślimy sobie o tym, że Jezus jest Panem, to pytanie, czy faktycznie mamy Go jako swojego Pana? Czy faktycznie On jest naszym Panem? Kiedy ja przyjąłem Jezusa jako Pana, wszystko zaczęło się zmieniać w moim życiu. Kiedy powiedziałem: Jezu, Ty króluj w moim życiu, ja Tobie oddaję panowanie. Zastanówmy się nad tym słowem panowanie. To znaczy, że my wyrzekamy się kontroli nad wszystkim, co jest w naszym życiu. Że oddajemy tą kontrolę Jemu. Znacie takie hasło, które często ostatnio gdzieś tam się mówi: Jezu, Ty się tym zajmij. Kiedy On jest naszym Panem, to On się zajmuje wszystkim w naszym życiu. Czasami to nie jest dla nas wygodne. Czasami to nie jest najmilsze. Czasami to nie jest, wydaje nam się, nie jest odpowiednie dla nas. I wiecie, miałem taką ostatnią historię, że byłem bardzo zmęczony. W ogóle cały ten tydzień był bardzo wymagający fizycznie, psychicznie. I pamiętam po treningu na siłowni, którego tak mi się bardzo nie chciało zrobić, ale Pan mi powiedział, żebym zadbał o świątynię, którą jest moje ciało, więc staram się tego pilnować. Ale tak mi się nie chciało, że siedziałem najpierw 15 minut w tej siłowni i czekałem, aż przyjdzie mi ochota. Nie przyszła. To się zaparłem samego siebie, wziąłem te ciężary i zacząłem trenować. I po tym treningu, już taki totalnie wyzuty z wszelkiej siły, poszedłem do Biedronki, bo musiałem kupić jakieś owoce, jakieś różne rzeczy do domu. I wchodzę do tej Biedronki, zrobiłem zakupy i tak patrzę, a tam kolejka ogromna. Jedna, druga, trzecia. Mówię: Boże, ja nie mam siły tu już stać w tej kolejce. I się pytam Ducha Świętego: Duchu Święty, w której mam stanąć, żeby ona jak najszybciej zniknęła? I On mi pokazał jedną z tych kolejek. Podchodzę tam i wiecie, ja myślałem, że naprawdę to będzie tak luźno, bo ostatnio w Biedronce się spytałem, która kasa się otworzy. Stanąłem przy tej pustej kasie jak jakiś idiota, bo była jedna kasa po prostu pełna. On mi powiedział: kasa numer 3, podchodzę do kasy numer 3 i stoję 5 minut. Czekam. Podchodzi pani: zapraszam do kasy numer 3. Więc w takich sytuacjach też pytam Ducha Świętego o pomoc, bo On jest w nas, ale w tej sytuacji właśnie zrobił mi taki psikus. Podszedłem do tej kolejki, totalnie zmęczony, bez ochoty, żeby rozmawiać z kimkolwiek. Mówię: dajcie mi, ludzie, spokój, ja chcę odpocząć. I kogo widzę? Widzę człowieka o kulach. Wiecie, my mamy taką zasadę wśród tych osób, które są na tyle gorliwe we wspólnocie. Cały czas tego też uczymy ludzi, tego, o czym dzisiaj słyszeliśmy w kazaniu. Że we wspólnocie, w Kościele mamy czerpać, a w świecie mamy dawać. I jeżeli wiemy, że Jezus jest dobry, że Jezus umarł i zmartwychwstał za nas, że w Jego ranach jest nasze zdrowie i że On powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Jedną z tych znaków będzie uzdrowienie. Jest napisane, że na chorych ręce kłaść będą, a oni odzyskają zdrowie. I że wiara jest jedynym wymogiem w tej sferze. I wiecie, stanąłem w tej kolejce, zobaczyłem tego człowieka o kulach, nie zwróciłem na to uwagi, bo byłem zmęczony, skupiony na sobie, egoista. I zacząłem wypakowywać wszystkie zakupy. I mówię: Panie, nie mam dzisiaj siły rozmawiać z tym człowiekiem. Nie mam siły tu przy tej kasie z nim rozmawiać. Po prostu nie mam, daj mi spokój. I wiecie, odkładałem koszyk i tak zrobiłem taki ruch, bo nie chciałem się schylać, to na jednej nodze tak zrobiłem. I tą drugą nogą kopnąłem go w jego nogę. Tego człowieka o kulach.
W ogóle tego nie zauważyłem, że on jest za mną, ale był. I tak mówię, Boże, no to już, jeżeli to nie jest wymówka do tego, żebym zaczął z nim rozmawiać, to już nie wiem, co będzie. I odwróciłem się do niego i mówię, przepraszam, nie chciałem, żeby zabolało. A on mówi, pan się nie martwi, to druga noga. No i zaczynamy rozmawiać o jego stanie, o tym wszystkim. Zacząłem mu mówić, że Bóg jest dobry, że Bóg uzdrawia, że mogę się za niego pomodlić. I wiecie, on tak się wyprostował, spojrzał na mnie, mówi, a co, pan jest księdzem? A ja tak, wiecie, aż mnie zmroziło. Tak mnie przeszył wzrokiem. Mówi, nie, jestem świeckim, ale też mogę się pomodlić za pana. I on zaczął mi opowiadać historię, że był tam na jakimś spotkaniu na lotnisku z cudotwórcą. Generalnie uciął temat. Zaprosiłem go do nas na spotkanie, więc reasumując całą historię, to była porażka moja. Ale zobaczcie, ja bym tego nie zrobił, gdyby najpierw Duch Święty mi nie pokazał tej kolejki, potem gdybym nie zauważył, że on stoi za mną i gdybym nie uderzył go w tą nogę, to bym tego wszystkiego nie zrobił. Ale wierzę, że to Pan kierował i chciał mi pokazać, że to On jest Panem. Że to Jego mam się słuchać, a nie swoich sił witalnych, swojego samopoczucia. Bo samopoczucie do głoszenia Ewangelii zawsze jest ciężkie. Zawsze znajdziemy wymówkę, żeby nie głosić. Bo ktoś sobie coś o mnie pomyśli. Bo coś się stanie. Że ten facet mnie wyśmieje. Że mnie nazwie plebanem. Takim, owakim. Ciągle są wymówki. Ale nie do tego jesteśmy powołani, żeby tych wymówek słuchać, ale żeby wierzyć w Słowo i je wykonywać. Żeby nie być tylko słuchaczami Słowa, ale żeby być wykonawcami Słowa. I wiecie, wzięliśmy sobie to do serca w naszej wspólnocie. Najpierw zrobił to nasz lider, który przez lata, jak też kompletny szajbus, chodził i tylko jak widział kogoś chorego, to podchodził i głosił Ewangelię. Mówił, Jezus Cię kocha, ja chcę za Ciebie się pomodlić. Wierzę, że On Cię uzdrowi. I przez 4 lata nie było widać tego. Nie było tych uzdrowień. Aż w końcu one przyszły. I teraz w całej naszej wspólnocie osoby doświadczają tego, że modlą się o uzdrowienie. Zwykli katolicy. I doświadczają tego, że Bóg przez nich działa. Że Bóg przez nich uzdrawia. Że Bóg przez nich mówi. Że Bóg przez nich dotyka serc ludzkich. Przemienia je na zawsze. Nie wiem, gdzie bym był, gdyby Marcin nie pomyślał. Gdyby nie uwierzył w to słowo i gdyby mi nie głosił. Nie wiem. Może bym jeszcze trwał na tej całej górze. Może bym tam siedział jeszcze. Ale tak się nie stało. I wiecie, my jako królewski, kapłański i proroczy lud, na nas spoczywa odpowiedzialność, abyśmy budowali Kościół. Abyśmy przyciągali Kościół, w zasadzie przyciągali ludzi, którzy budują ten Kościół, do Niego samego. Te żywe kamienie. I Bóg daje nam właśnie różne dary. I jednym z nich jest uzdrowienie. Kiedy jeździmy, modlimy się z oczekiwaniem, że Bóg będzie działał, to się dzieje. Pamiętam, pojechałem na jedno takie spotkanie, podobne do dzisiejszego i miałem pewność, że Bóg będzie działał. Totalnie. Byłem tego pewien, że Bóg będzie działał, że Bóg będzie uzdrawiał, że Bóg kogoś przemieni tego dnia. I wiecie, modlimy się o uzdrowienie i ja pytam po tej modlitwie, czy ktoś poczuł jakąś zmianę. Zawsze mówimy, sprawdźcie, czy jest inaczej niż przed modlitwą. Sprawdźcie, czy ten ból, który mieliście, wciąż tam jest. I wiecie, to nie jest wystawianie Boga na próbę. To jest wiara, która wierzy. Która oczekuje rezultatów. Która sprawdza, tak jak ten człowiek, który miał uschłą rękę w świątyni. Pan Jezus powiedział, wyciągnij rękę. I ten człowiek nie powiedział, ale Panie Jezu, ja całe życie miałem uschłą rękę, więc ja nie mogę wyciągnąć ręki. To jest niemożliwe. Nie, on nic nie powiedział, tylko wyciągnął. Spróbował. Stanął w wierze.
I tego dnia jakoś nie było wysypu uzdrowień. Nie było wysypu zmian w ciałach. Nie było wiele tego. Nikt nie chciał dać świadectwa. Mówię, nie, Boże, ja wiem, że Ty będziesz dzisiaj po prostu uzdrawiał, że Ty uzdrowiłeś ludzi. Oni to zobaczą, będą wracali do domu. Zobaczą to, że Ty uzdrowiłeś. Zobaczą to, że Ty dotknąłeś. I wiecie, w pewnym momencie podchodzi do mnie jakaś kobieta i mówi tak. Wie Pan co, ja tu przyszłam o dwóch kulach, a teraz przyszłam od ławki bez kul. Ja tak na nią spojrzałem, mówię, o co jej chodzi? Nie do końca rozumiem, o co jej chodzi. I pytam się, no ale co się stało? Ona mówi, no do tego kościoła prawie nie mogłam wejść, musieli mnie wprowadzić, pomóc mi wejść na schody. A teraz tutaj stoję i mnie nic nie boli. O co tu chodzi? Ja mówię, no Pan Jezus Panią uzdrowił. A ona, wiecie, stanęła taka zdziwiona i mówi, ale o co tu chodzi? To znaczy, że co, że ja mam teraz uwierzyć? Ja mówię, tak. I później, po modlitwie jeszcze wstawienniczej za nią, już po całym wydarzeniu ona została, do mnie podchodzi i mówi, proszę Pana, jak Pan się nazywa? Ja mówię, proszę Pani, nie jest ważne, jak ja się nazywam. Ważne jest to, że Pan Jezus Panią uzdrowił dzisiaj. Dobra, dobra. Ale koleżanki będą mnie pytały. Niech mi Pan powie. I wiecie, porozmawiałem z nią chwilę. I tak się składało, że był z nią jej syn. I on przyszedł do mnie i mówi, słuchaj, wiesz co ona zrobiła od razu po tym, jak w ogóle zapomniałem o jednej kwestii. To, co się działo. Ja miałem pewność, że Bóg będzie działał, że będzie uzdrawiał. Za dużo się nie zadziało. Ale ona przyszła. A wiecie, co ona zrobiła? Ona jak weszła do tego kościoła, usiadła i siedziała. Ona nie była w stanie wstać. Ani na mszy, ani na uwielbieniu, ani na konferencji, ani na modlitwę, znaczy na modlitwie wstawienniczej. Tak przynajmniej myślała. I ten syn do niej podchodzi i mówi, mamo, może byś poszła tam, żeby się za ciebie pomodlili. I wiecie, co ona zrobiła? Wstała i poszła. I przeszła kilka kroków. I tak odwraca się do syna, odwraca się do tych kul, patrzy i szok. Bo nie mogła, a nagle mogła. I nawet nie wiadomo kiedy. Może w trakcie mszy świętej już Bóg ją uzdrowił. Może w trakcie uwielbienia, może w trakcie konferencji, a może w trakcie modlitwy o uzdrowienie. Nie wiadomo. Ale wiecie, Bóg czyni niesamowite rzeczy. Pamiętam też takie świadectwo, że była modlitwa o uzdrowienie. Osoba nic nie poczuła w trakcie modlitwy o uzdrowienie. Wyszła z kościoła, poszła do samochodu. To była bardzo wtedy zima. To był rok temu, w styczniu. Zimno było. Ona wsiadła do samochodu i nagle zstąpiła na nią Boża obecność. Kiedy siedziała w samochodzie już poza kościołem i poczuła, że jej dolegliwość jest uzdrawiana w tym momencie. Miała problemy z pęcherzem. I po pół roku przyszła i opowiedziała tą historię, że wyszła wtedy z kościoła, usiadła w samochodzie i wtedy Bóg ją dotknął. Inna sytuacja. Modliliśmy się na rekolekcjach dla młodzieży. Już była zaawansowana godzina, że tak powiem. 23. Już nie miałem siły po całym dniu gadania, stania przed ludźmi. Już po prostu nie miałem fizycznej siły. I mówię do swojego zespołu, że dobra, słuchajcie, ja idę do pokoju już odpoczywać, wy tutaj pomódźcie się do końca. I jedna dziewczyna została, modliła się za te osoby. Modliła się za jedną też dziewczynę, za nastolatkę. I po kilku dniach ta nastolatka wysyła jej wiadomość, że słuchaj, moja mama zauważyła, że jest ze mną coś nie tak. I ona pyta, no ale co się stało? No gdzieś tam się przebierałam, moja mama przychodzi, łapie mnie za plecy, mówi, ty, co ty masz nie tak z plecami? Bo całe życie miałam krzywy kręgosłup. I nagle się okazuje, że mam prosty. Ja nawet nie wiem, kiedy to się stało. Ty się za mnie pomodliłaś, ale ja nic nie czułam. I nagle, znaczy nagle, po kilku dniach się orientujemy, że coś się zmieniło. Bo Bóg zadziałał. Nawet nie wiadomo kiedy. Może podczas snu tego dnia, a może dwa dni później.
ale ta modlitwa została wysłuchana, została wypełniona. Wiecie, też miałem taką sytuację u dentysty, że pani wzięła mój ząb, znaczy nie wzięła mojego zęba, wzięła zdjęcie mojego zęba, mówi: o, panie Krzysiu, ciężko, do wyrwania, cały zepsuty jest. A ja mówię: proszę pani, pani się nie martwi, Pan Jezus jest z nami. Otworzy pani tego zęba, pani zobaczy, co tam się kryje. On będzie zdrowy. I wiecie, ona otwiera tego zęba i mówi: no wie pan co? Chyba faktycznie ten Pan Jezus jest z nami. No ten ząb jest czyściutki. Czyli ta fotografia, ten rentgen się pomylił. Ja jej mówię: proszę pani, po prostu Bóg uzdrowił mojego zęba. I on właśnie takie rzeczy czyni, kiedy wierzymy w to. Ile już mówię? Już koniec, tak? Dobrze, godzinę. Jeszcze tylko godzinę już mówię? Naprawdę? Boże, przepraszam. Ale chciałem wam jeszcze powiedzieć, bo mówię to wszystko, bo mam w tym pewien cel. Wierzę, że dzisiaj są osoby, które mają problemy z kręgosłupem, które mają problemy z zębami, które mają też problemy z kością ogonową, może z kręgosłupem u podstawy. Też ostatnio modliłem się za osobę i poczułem, że Bóg chce dać jej sen. W sensie, żeby się wysypiała. I po prostu o to się pomodliłem. Później z nią rozmawiałem. Powiedziała, że ten czas, ta noc, te kolejne noce były przespane we właściwy sposób. Bo wierzę też, dzielę się tym świadectwem, żebyście zobaczyli, że Bóg to robi. Wierzę też, że tutaj jest ktoś, kto ma bezsenność. Cierpi na bezsenność. I że Bóg chce to uzdrowić. Jeżeli to jest do ciebie, to weź to przez wiarę. I też była taka sytuacja na jednej z modlitw o uzdrowienie, że modliliśmy się nad całym Kościołem, modlitwa w autorytecie Jezusa. Mówiliśmy do chorób, aby odchodziły, do bóli, aby odchodziły. I później dostałem świadectwo jednej osoby, która powiedziała, że w trakcie modlitwy poczuła zimno, chłód w swoim organizmie. I ona miała alergię. Ona miała alergię na różne rzeczy skórne, różne jakieś tam pokarmy. I kiedy wracała do domu, dostała takiej pewności, że to ją opuściło, że te alergie ją opuściły. Też były problemy z hormonami, współczynniki we krwi jakieś rozjechane i też miała problem ogólnie ze sferą żołądkowo pokarmu, tam układu pokarmowego. I wiecie, co ona zrobiła, jak wróciła do domu? Uwierzyła w to, że Bóg ją uzdrowił. Wróciła do domu i zjadła to, czego nie mogła jeść, a na skórę, która była uczulona na aloes, nałożyła aloes, w sensie kosmetyk z aloesem. I ani bąble się nie pojawiły, ani rewolucji żołądkowej nie było. Powiedziałem jej: dobrze, słuchaj, napisz do mnie po miesiącu, daj mi znać, jak to się dzieje, bo tam jeszcze były inne rzeczy, które miała zobaczyć. I wszystko, co miało się uregulować, uregulowało się po tej modlitwie. Ona poczuła to i uwierzyła w to. I stanęła w wierze. Uczyniła ten krok wiary. I wiecie, jest jeszcze jedna rzecz. Ja przepraszam, że tak trochę przedłużę, ale nie powiedziałem o tym jeszcze. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna w kontekście uzdrowienia, w kontekście owocnego, obfitego życia w Bogu. Mianowicie nasze serce. Czy nasze serce jest pełne nieprzebaczenia? Myślę, że każdego dnia zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś nas zawiedzie, zrani. I kiedy dzisiaj czytałem rano Ewangelię według świętego Mateusza, to tam Jezus mówi takie słowa: zanim przyjdziesz ofiarować swój dar, najpierw pójdź, pojednaj się ze swoim bratem, ze swoją siostrą. Może tych braci, tych sióstr nie ma tutaj dzisiaj, ale zachęcam was do tego, żebyśmy przed tą modlitwą uwielbienia w tym momencie pomyśleli o tych, którzy nas zranili, którzy nas zawiedli, którzy w jakiś sposób nam urągali,
żebyśmy pomyśleli teraz o nich i żebyśmy w takiej modlitwie, którą za chwilę poprowadzę, oddali te osoby Bogu. Żebyśmy wyznali to przebaczenie, nawet jeżeli na poziomie emocji my tego przebaczenia nie czujemy. Wiecie, to nie znaczy, że teraz musisz biec do tej osoby, ją wyściskać. Może emocje jeszcze na to nie pozwalają. Ale o co chodzi? Żebyśmy nie na poziomie emocji, ale na poziomie naszego serca powiedzieli: ja wybaczam tej osobie i proszę Cię, Duchu Święty, żebyś pomógł mi jej wybaczyć. Okej? Jeżeli macie takie osoby, to teraz pomyślcie o nich.